Cześć, dzisiaj będzie przerywnik meteorologiczny, nie będzie prognozy pogody, będzie dzieło z początku XIX wieku, 1815, o używaniu barometrów, termometrów i innych narzędzi meteorologicznych. Przez Antoniego Magiera, profesora, tutaj mądry człowiek z dawnych czasów. Zobaczmy, co on tam pisze o elektrometrze atmosferycznym. To jest strona 44. Opisanie elektrometru Cavallo i Bennetta. Bytność materii elektrycznej w atmosferze uważać możemy za pomocą elektrometru, jakiego używał Cavallo. Składa się ten z dwóch słomek zawieszonych pod szkiełkiem małym, mającym u góry osadę mosiężną, kończącą się ostrym pręcikiem. Pręcik ten ostry, przyciągnąc elektryczność powietrza, udziela jej słomkom, które przez oddalanie się od siebie okazują większą lub mniejszą elektryczność. Bardziej jest jednak tkliwym do takowego doświadczenia elektrometr Bennetta, w którym na miejscu słomek dwie blaszki złota malarskiego są zawieszone. Tylko że prędkiemu podpada zepsucie. Pamiętna jest najbardziej znaczna obfitość płynu elektrycznego w atmosferze. Płyn elektryczny, tak po prostu facet sobie pisze, słyszeliście o czymś takim? Którą obserwował w roku 1807, 11 sierpnia, kiedy po znacznych upałach o 4 po południu zbliżyła się chmura elektryczna, od zachodu z grzmotami i bokiem ku północy przeszła. W czasie tym przez godzin dwie uważałem nieustanną obfitość płynu elektrycznego w powietrzu. Czyli takie burzowe chmury mają na tyle silną elektryczność, że można ją pobierać różnymi urządzeniami. Elektrometr Bennetta okazywał go nie tylko na twardym powietrzu, ale w izbach nawet i sieniach. Wnieść można, iż tą razą ochroniona była ta cała okolica od przyczyny, iż elektryczność zwolna po powietrzu przechodziła do ziemi. Aha, czyli on tym dziwnym elektrometrem, jak to się nazywało? Elektrometr, tak, atmosferyczny, spowodował, że elektryczność została uziemiona i nic się nie stało. Gdybym te moje dostrzeżenia podał w gazety, redaktor dopisał, jak następuje: chmury, które nad naszym miastem zebrały się dnia 11, lecz przeszły żadnej szkody nie zrobiwszy, okazały się sroższymi gdzie indziej, jak to widać z następującego doniesienia. Z ołtarzewa dnia 11 sierpnia o godzinie 4 po południu po upałach uprzedzających przypadły nagłe chmury z grzmotami i błyskawicami od zachodu zimowego. I powstała nawałnica z gradem nadzwyczajnej wielkości, bo gołębiego i kurzego jaja, między którym padały sztuki lodu płaskie, pomniejsze, a gdzieniegdzie wielkości talerza dochodzące, i raniły ledwie nie na śmierć ludzi. W zbożach zaś, zwłaszcza niedojrzałych w tutejszej okolicy, znaczne szkody porobiły. Najstarsi ludzie podobnej nawałnicy co do wielkości gradu nie pamiętają. Czy ten facet zaobserwował coś dziwnego? Czy wywołał to gradobicie niechcący? Co on zrobił? On po prostu zaczął robić pomiary, ten Bennett, tak? Znaczy on tak jakby ten pan, który to opisywał, zastosował ten elektrometr Bennetta. I kiedy nadeszła chmura taka typowo burzowa, wiecie, taka elektryzująca, sprawdzał tak jakby tą elektryczność i ją uziemiał. I to spowodowało, że nic się nie stało, nie było żadnego gradobicia ani niczego, natomiast to ogromne gradobicie przeszło za tym. Czyli tak jakby możliwe, że elektryczna chmura, ta elektryczność, która jest w chmurze, ma wpływ na tworzenie się kulek gradowych. Z tym, że ponieważ on tutaj, no jest tak zwana zasada równowagi, jeżeli on tutaj to powstrzymał gradobicie, no to tym silniejsze było dalej. Gdyby na podstawie tego elektrometru Bennetta stworzyć jakieś urządzenie, nawet nieduże, wielkości małej skrzynki, można by powodować gradobicia i różne inne rzeczy właściwie w dowolnym kawałku ziemi. Być może dlatego nigdy na wykładach fizyki nie będziecie w szkole
szkole słyszeć o takich urządzeniach. Czyli mamy początek XIX wieku i już mamy fizyczną możliwość tworzenia inżynierii pogodowej, nawet na małą skalę, powiedzmy, lokalną. To co teraz po 200 latach można, skoro wtedy były takie możliwości? Nie pocieszam, wiem. Tu znalazłam trochę starych rysunków, tu jest na przykład elektroskop dwulistkowy i to chyba o tym on mówił. Takie coś i tutaj dwie blaszki. Niestety są słabe. Podlinkuję to. I elektrometr wygląda mniej więcej tak. To jest elektrometr Browna, to chyba jest ten najbardziej popularny. Nie znalazłam w ogóle elektrometru Bennetta ani Cavallo, który był opisywany. To pewnie wyglądało mniej więcej w ten sposób. No nic, do usłyszenia. I zapraszam na inne moje filmy.